Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy na plantacji Przeżyta Ozimego w okolicach Leszna, województwo wielkopolskie. I kilka słów chciałbym powiedzieć na temat tej plantacji, którą Państwo widzą obok mnie. Przeżyto posiane w terminie optymalnym, czyli końcówka września, początek października. Zimowe warunki, można powiedzieć, no, były bardzo łaskawe tegoroczne, także przeżyto jest bardzo wyrośnięte, w dobrej kondycji, już po pierwszym nawożeniu azotowym. Ale co się dzieje na dzisiaj? Drodzy Państwo, dzisiaj można zaobserwować na tej plantacji bardzo dużą ilość mączniaka pozimowego, w którym pierwszym zabiegu będzie trzeba zwalczyć. Na tej plantacji faza rozwojowa to jest PH 3031, czyli można powiedzieć oderwanie się pierwszego kolanka, czyli czas na pierwszy zabieg fungicydowy na choroby podstawy źdźbła i choroby liści. I przede wszystkim mączniak, który został, można powiedzieć, po jesieni, czy też po tej łaskawej zimie. Warunki pogodowe w obecnym czasie są, można powiedzieć, bardzo trudne. Nie mamy temperatur, a zboża cały czas sukcesywnie rosną. Także w najbliższym okienku pogodowym trzeba będzie przygotować pierwszy zabieg. Przy temperaturach bardzo niskich mamy bardzo mały wybór substancji aktywnych. Musimy troszeczkę poczekać z temperaturą, aż temperatura wzrośnie do optimum 10-12 stopni. Wtedy mamy bardzo duży wybór już preparatów na pierwszy zabieg zwalczania chorób. Sumia Agro na ten sezon przygotowało specjalne rozwiązanie do zwalczania mączniaka, chorób podstawy źdźbła i liści w postaci Bushido Packu. Bushido Pack składa się z dwóch preparatów, preparatu Bushi i preparatu Kendo. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi o zwalczanie mączniaka i chorób podstawy źdźbła i liści, i również poprawia fizjologię rośliny podczas stresu wiosennego. Drodzy Państwo, rozwiązanie Bushido Pack, duży pak oferujemy na 8 hektarów, natomiast mały pak, mały zestaw na 1,6 hektara. Bushido Packu mamy połączenie dwóch substancji aktywnych, unikalnych, jeżeli chodzi o dostępność na rynku. Bushido Pack to rozwiązanie, które się sprawdziło w ubiegłych latach, jeżeli chodzi o zwalczanie mączniaka i chorób liści. I dlatego polecam skorzystać z tego rozwiązania w tym trudnym sezonie.